Dobry cześć wszystkim. W sumie pierwszy raz do Was mówię, a postaram się powiedzieć to krótko i składnie. Chcę powiedzieć o tym, jak poznałem Jezusa, bo wcześniej dla mnie to był taki tylko slogan słyszany. Ktoś mi mówił, poznałem, spotkałem. No mówię, super, ja nie wiem, kogo poznałem, kogo spotkałem. Naprawdę, nie czuję tego. I moje nowonarodzenie musiało się zacząć już gdzieś, Bóg mi to pokazał, z 10-12 lat temu na pewnej modlitwie pewnego księdza. Ja byłem otwarty na takie po prostu doświadczenia i tam poszedłem bez żadnej obawy i lęku. Po prostu poskładało mnie, bo w ogóle w 15-20 minut leżałem na ziemi. I to było takie uczucie błogostanu, pokoju wewnętrznego, którego nigdy nie dała mi żadna używka. I mi się to tak w głowę wryło, ja nie wiedziałem, co dalej z tym zrobić. Ja po prostu, rzeczy oczywiście zaczęły się dziać. Tylko ja za groma nie wiedziałem, jak mam do tego podejść, w ogóle z której strony, o co chodzi. Byłem nawet w Irlandii, poszedłem do psychoterapeutki, mówię, wszystko jej w ogóle wyłożyłem, pierwsze spotkanie, 50 euro, drugie, 50 euro, trzecie. A ona do mnie w ogóle za trzecim razem mówi, takie pytanie w ogóle, a w czym ty się trenujesz? Ja mówię, letni mi opadł, mówię do niej, słuchaj, nie? To ja ci poceluję siano, w ogóle się otwieram przed tobą, chcę jakiejś porady, a ty do mnie mówisz, w ogóle zgaduj z gadula, w czym ty się trenujesz? Stałem i wyszedłem. Różnych duchowych osób też się pytałem, to na może nie na odczepnego, nie? No bo to były uduchowione osoby. Słyszałem takie po prostu groźne, znaczy groźne, do innych ciuciu, ruciu, a do mnie nie to, co ty chcesz, a to, co Bóg chce. I cześć. To też tego nie rozumiałem. W ogóle taki człowiek nade mną się modlił i mówi do mnie, w ogóle do czego cię Bóg przygotowuje, nie? Ja w ogóle tak stałem, patrzyłem na niego, mówię, bo ja już w ogóle już na niczym nie zależało, nie? Ja byłem w takim stanie. Ja mówię, ty stary, wiesz, to trumny na pewno, nie? I poszedłem i uwierzcie mi, ja w ogóle zjeździłem pół świata, dosłownie i w przenośni, w ogóle gdzie ja nie byłem, co ja nie robiłem, z jakimi ludźmi, w jakich sytuacjach, to, ale szukając cały czas tego pierwszego, jakby, odczucia Boga. Gdzieś tam je znajdywałem, gdzieś o coś się ocierałem, ale to gdzieś tam zanikało, bo ja nie wiedziałem, jak z tym pracować. I wiecie, mimo wszystko ja się nie poddawałem, bo ja jestem taki głupio uparty, że w ogóle aż padnę, nie? I to było tak, że kiedy trochę się ustabilizowałem, mój ojciec umarł, w ogóle poszedłem mieszkać na jego mieszkanie. Przeglądając internet, wtedy jeszcze Facebooka, sobie ładna dziewczyna, w ogóle tak z bomby wpadła, tak w ogóle przypadkiem. Ładna dziewczyna, ale czytam tekst. Myślę sobie, w ogóle o co tu chodzi, że ładna dziewczyna, ciekawy tekst, ja go 4 razy przeczytałem, wtedy pamiętam. I to zrobiło na mnie wrażenie. I później jakoś to się rozeszło. Ja nie wiedziałem, że akurat, bo ta osoba, o której mówię teraz, to wie, to jej to mówiłem. Także ja żyłem dalej. I ja nie wiedziałem, że to jest Kościół Mocy w ogóle. Ja szukałem wszędzie. Ja szukałem i u protestantów, u katolików. Ja myślałem, że to kolejny jakby jest Kościół protestancki. Że ona się narodziła na nowo, mówię, super, nie? Ładne, ciekawe teksty. Ale minęły 2 lata. Minęły 2 lata i
wiecie, że to w ogóle ja dopiero się zjarzyłem, jak ja tu wylądowałem w kościele. To też się odezwałem później też do jednej osoby z kościoła, zacząłem rozmawiać najpierw telefonicznie. Myślę sobie, wow, w ogóle jaka normalna osoba, nie? Że wiecie, to połączenie duchowości z normalnością, nie? Jaka życiowa, normalna. W ogóle o co tu chodzi? To ja gdzieś w ogóle fruwam albo tam, albo w ogóle jestem pod ziemią. I zdecydowałem się też na pierwszy przyjazd do kościoła. W ogóle ja zacząłem słuchać kazań i one od razu mnie porwały. Ja w ogóle stawałem jak na baczność, w ogóle na koń, na szabelka na koń, w ogóle do przodu. Ja po prostu mnie to interesowało, ja to chłonąłem jak gąbka. I nawet kumpel mnie podpuścił, nie? Tak, masz jaja, to jedź, nie? Ja mówię, no to już teraz nie mogę, nie? W ogóle. I przyjechałem, wiecie, pamiętam, jak podszedłem do Artura i powiedziałem, że ja już nie mogę, jak cwaniak na pół gwizdka, ja już nie mogę po prostu. I wtedy też coś drgnęło. Też w ogóle jak zacząłem słuchać pierwszych kazań, co to jest prawda, co to jest prawda, co to jest w ogóle te podstawy wszystkie, tak? To co tu chodzi, tak od podstaw. Zacząłem się modlić. Ja mówię, Panie Boże, skoro Ty tak działasz i tak wysłuchujesz modlitw, no to ja teraz mówię, że ja w ogóle się nie boję. Ja mówię, mam 36 lat, ja mówię, ja nie mam czasu na pierdoły. Mówię, ja chcę, teraz nieważne, czy to będzie bolało, czy nie, czy cokolwiek będzie się działo, ja po prostu w to idę i ja proszę o przyspieszony kurs. No i tak było poniekąd, nie? Że to wszystko zaczęło tak do mnie przychodzić. Ja zbierałem wiedzę, w ogóle to nie wiedziałem, skąd ja mam na to siły, bo ja pierwsza, druga w nocy chodziłem i się modliłem językami po mieszkaniu, bo w ogóle słuchałem dużo rzeczy, pisałem, czytałem. I wiecie, naprawdę ja pierwszy raz w życiu poczułem się, bo ja nigdy nie chciałem się zdeklarować i określić. Ja myślę, ja to mam po maturze, nie? Bo ona nigdy do partii, nigdzie nie chciała. Chociażby miała dobrą pracę, nie? Ale to nie. I ja to po maturze, nie? Ale to nie tak. Po prostu nie chciałem się zdeklarować, bo nigdzie nie czułem, nigdzie nie znalazłem Boga. Prawdziwego, żywego Boga. I tutaj ja już wiedziałem. Po prostu ja już wiedziałem, że to jest to. W ogóle nie było żadnej innej opcji, ja w to idę, to jest to pewne. Ja już wiedziałem, co ja mam w życiu robić. To nie było tak, że ja byłem zostawiony na głębokiej wodzie. Ja po prostu, słuchajcie, jak ja się kierowałem w jedną stronę, jakby jeszcze wtedy nie miałem w głowie tego, żeby przyjechać do Warszawy, bo to było może za wcześnie. Poszedłem sobie nad jezioro, tak usiadłem na tym moście, mówię, Boże, to w ogóle tak się pogmatwało trochę. I mówię w ogóle, czy ja mam wyjeżdżać tak mi tutaj dobrze, tam jezioro, mam las, wszystko. Tak. Mówi do mnie wtedy, zostań, ja prostuję wszystkie ścieżki. No mi tak się z tym fajnie zrobiło, poczułem taki pokój, no to zostaję, luz, nie muszę nic robić. I wiecie, Bóg dobrze wiedział wtedy, co robi, bo żeby On mi tego nie powiedział, żebym ja tak nie czuł, to ja bym w ogóle skierował się na coś innego, gdzie nie wiem, czy by był taki jakbym się zdeklarował, prosty, łatwy odwrót. I tam się poświęcił. A Bóg mnie przytrzymał tak trochę po cwaniacku, wiedział, jak ze mną postąpić po prostu, nie? Żeby mnie przytrzymał, czekaj, ja Ci tutaj trochę naściemniam, a Ty w ogóle zostaniesz, a ja Ci coś przygotuję fajnego. No i tak było poniekąd, że dopiero jak zacząłem się kierować na Warszawę, miałem takie pragnienie wewnętrzne, że chcę pracować nad sobą, chcę poznawać Boga, to w ogóle wiele drzwi zaczęło się otwierać tak, że ja papę otwierałem i nie dowierzałem.
I tak dogłębnie, ja też, jak słyszałem kiedyś od ludzi, kocham Jezusa, w ogóle widziałem gdzieś na koszulkach, kocham Jezusa, to myślę sobie, no super, no gratuluję, ale ja nie jestem taki do przodu, żeby w ogóle tak łatwo się zakochiwać w facecie, który chodził 2000 lat temu po Izraelu. No po prostu nie było moje, ja nie mogłem. Ale też zeszłej niedzieli w ogóle, no, przyszło jak grom z tego nieba w ogóle, że ja to zrozumiałem, ja to poczułem. Ja pierwszy raz w życiu powiedziałem, kocham Cię Panie Jezu, tak szczerze. W ogóle wcześniej to było niemożliwe, żeby mi coś takiego przez gardło przeszło. Ja poczułem wewnątrz miłość. Ja teraz wiem, co to jest miłość, bo wcześniej to było, wiecie, to była teoria, to było takie sentymentalne, emocjonalne, to w ogóle się... To nie to. Ja, pewnie większość z Was wie, o czym mówię, to... I ja to zakodowałem tam w głębi i po tym w ogóle też wszystko przyspieszyło, bo ostatnimi dniami miałem takie fajne przeżycia krzyża, znaczy fajne, niefajne, nie wiem jak to określić. Ja po prostu, wiecie, się zgodziłem na ból, no to miałem ból i to już nieważne. Ja od razu mówię, nie jestem masochistą, ja jestem delikatny, wrażliwy człowiek, ja nie lubię sobie zadawać bólu, ale to, co tam było, to tylko jeden Bóg wie i ja wiem, co się działo. I mogę tylko tyle powiedzieć, że gdybyście mnie wtedy zapytali tego wieczora, jak się nazywasz, to ja bym bez żadnego zająknięcia podniósł głowę i powiedział Jezus Chrystus. W ogóle bez żadnych dylematów. Ja byłem tak scalony, zespolony. Następnego dnia obudziłem się już w ogóle jak nowy. W ogóle wszystko odpadło, odeszło. No oczywiście czeka mnie praca jeszcze nad tym, jak to się mówi, smrodkiem, który pozostał. Tak. I w ogóle chcę Wam wszystkim podziękować, bo ja to się poczułem jak w domu. Chcę Wam wszystkim podziękować. Słucham? Chcę Wam wszystkim podziękować, bo dosłownie wszystkim, bo nie wiecie nawet kiedy, jak, ja już mogę teraz powiedzieć, nie wiemy, kiedy, jak i gdzie jest właśnie robiona praca, która ludzi przybliża. Być może to jest prosty jakiś tekst rzucony, być może, nie wiem, spotkanie, cokolwiek, tak jak to było w moim przypadku. Gdzieś ja przeczytałem coś sobie, nie miałem pojęcia w ogóle skąd to jest, w ogóle nie miałem pojęcia o Kościele Mocy. Ale zobaczcie, jak to Duch Święty zadziałał, nie? Że po prostu po jakimś czasie ja sam dostałem przynaglenia jakiegoś dziwnego i tak mnie poprowadził w tym wszystkim, że ja dotarłem, znalazłem. Także jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję i myślę, że już przyszedł taki też czas, gdzie to wszystko jeszcze bardziej rusza do przodu. Ja też wiem, że z Bogiem nauczę się jeszcze większej swobodności i takiego w ogóle efektywności w działaniu, ale na razie cieszę się z tego, że mogę powiedzieć, że Go poznałem. Że mogę powiedzieć, że Go poznałem autentycznie i szczerze. Amen. Dziękuję.